pamiętam rok 65. Zima, minus 20 stopni. Pozamykane szkoły, dzieci miały kupę czasu. Największa atrakcja to była skarpa przy placu centralnym. Potężna góra, jak dla nas wtedy, z muldami, które nazywaliśmy wtedy skoczniami. A ponieważ to był wyż demograficzny, to było aż czarno, głowa przy głowie. Mnie ojciec zrobił sanki na kombinacie. Z kątownika 2 cm na 2 cm. Niziutkie, wąskie, z tym, że niosły wspaniale. Jak ktoś miał troszkę smykałki i inwencji, to robił sobie tak zwane tarapaty. To były takie kawałek deski z przykręconymi łyżwami do tego. I na tym to się dopiero jeździło, pod warunkiem, że była wyślizgana na górce tak zwana szlaja, ślizgawka. To była jazda też wspaniała. No i to chyba byłoby na tyle. Za górami to co, za lasami to jak, że to góry myślicie, że lasy? Chodź do domu, chodź do domu, Małgorzatko! Wiecie, jak pachną w upał pokrzywy? Tak pachniała. A jeszcze macierzanko, gdy nieomal ogniem liliowym pełga palona przed piorunowym słońcem i nie myrrą, ambrem i narrą, ale łożem żarkim i twardym stłoczonego kamienia i nie górnym cedrem libańskim, ale sinym dymem cygańskim pachnącym jak sama ziemia. Chodzą trzej królowie w koronach na głowie, z garbatym wielbłądem przylecieli lądem, a pięknie ubrani, złotem haftowani. Emu, emu, gwarzo po swojemu. Tili, lili, lili, wszyscy się dziwili, a dzieciątko kwili. Pasterze klękają, cuda oglądają. Gwiazda zaświeciła, na niebie zatliła, nad szopą schyliła. Tiuli, tiuli, uli, uśni, że matuli, w słomionej stojęce. Śpi. Wprawdzie dzisiaj dzieci są. Mało, ale są. A lodowiska na stadionie Hutnika nie ma. Jak zostało zlikwidowane 20 lat temu, tak do tej pory nic się tam nie dzieje, a dobrze by było, żeby było. Zjednoczone siły krakowiaków i chóru Voce Angeli pod dowództwem pana Piotra Pałki. Dziś kolędować będziemy dla Jezusa narodzonego dla siebie, po to, żeby wiara, nadzieja, miłość pozostały z nami, bo tak łatwo o nich zapominamy. Kochany, nie wygonią ciebie.
Cykl koncertów Nowa Huta Dlaczego Nie to nie tylko wydarzenie kulturalne, ale także i okazja do tego, by promować Nową Hutę jako miejsce o bardzo bogatej historii. Kościół, w którym realizujemy tegoroczny koncert kolęd, był konsekrowany przez papieża Jana Pawła II. Tu odprawiał swoje słynne msze czwartkowe za ojczyzny ksiądz Jancarz. Z tym kościołem był związany także ksiądz Jerzy Popiełuszko. Thank you.